dziwnym się staje, że Andrzej Leper przewidział być może kolej rzeczy, wiedział, że kiedy go zabraknie, złodzieje w białych rękawicach będą rozkradali kraj. Samoobrona Rzeczpospolita po 10 latach się reaktywowała. Jeden z dowódców Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro robił wszystko, by w życiu ta organizacja nie powstała. Ale jednak udało się. Przebrnęliśmy trudności, przebrnęliśmy zagubione podpisy, zagubione teczki w sądzie, przebrnęliśmy przez wszystko i samoobrona działa od około 8 miesięcy. Pomału idziemy. Jesteśmy dumni z tego, że idziemy dalej i idziemy do przodu. Małymi krokami, ale posuwamy się. I dalej będziemy się w tym miejscu, proszę Państwa, rodzi się ruch społeczny i ruch partyjny, który musi zjednoczyć, bo nie ma innego wyjścia, wszystkie siły polityczne w kraju. I niech to stanie się tak szyldem i sztandarami samoobrony Rzeczpospolitej Polski. Odrzucamy wszystkie nieporozumienia, wszystkie spary. Nie interesuje nas to, kto, gdzie, jak. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej dla dobra Polski jest gotowa współpracować z wszystkimi organizacjami. Żadna z partii politycznych nie ogłosiła i nie ma programu, nie ma programu, który byłby zbliżony, choćby w małej części, do programu samoobrony. Od polityki rodzinnej, przez demograficzną, sprawiedliwość, wojsko, na wszystkie zagadnienia jesteśmy w stanie rozmawiać. Tym bardziej że wszędzie powtarzam, że program samoobrony jest programem otwartym. Jeżeli którakolwiek z drużyn działających w Polsce będzie miała życzenie coś dopisać i wziąć do niego, to ma takie prawo. Dlatego też ruszamy do boju, chcemy startować w wyborach, choć wielu robi wiele, żeby nam się noga podwinęła. Ale jak Państwo widzicie, jest wiele osób w Polsce i mimo takiej pogody nie zapomnieli o tej rocznicy, przybyli, za co serdecznie dziękuję. Na tym moje wystąpienie uważam za zakończone, ale są wśród nas osoby, które chciałyby też wypowiedzieć się do kamery i powiedzieć, co sądzą, co proponują w najbliższym czasie w naszej partii. Zapraszam do głosu. Proszę bardzo. Formuła jest otwarta, tylko mam prośbę. Ze względu na pogodę dziennikarzy prosiłbym, żeby wystąpienia były w miarę. Trudno. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Klemens Bodak, województwa lubelskiego. Byłem współzałożycielem w 90. latach samoobrony. Czołowym działaczem protestów, strajków. Ale dziś powtórkę mam z historii. Nie wstydzę się i nie boję tego powiedzieć. Pytanie nam zastępstwa Lepera idei samoobrony, zastępca przez agrounię Kołodziejczaka, czy jaki on tam chce. Przecież to, co wyplata głupotę i spawa nas do zachodnich struktur gospodarki rolnej, to jest zdrada interesu narodowego. Powtarzam, zdrada interesu narodowego rolnictwa. Jeżeli prezydent, premier i wszyscy politycy twierdzą, że Polska przetrwała tylko i wyłącznie dzięki chłopu, który trzymał kulturę polską, ziemię polską w rękach i to przetrwanie 123 lata pod zaborami tylko i wyłącznie odeszli, a dziś się zniszczyło wieś, że co wioski, że jednej grupki, jednej wsi nie ma, to jest ta postępowa idea. No mało tego, ekologię. Jaką ekologię chcecie farmerskimi, amerykańskimi, politykorolną, amerykańską? Amerykanie już spuchli od tej chemii. Teraz my mamy spuchnąć. Ja mam tyle do powiedzenia, bo to za dużo by mówić i nie z tego. Jestem antyzachodnim rolnikiem, antyzachodnim, bo wiemy, co z nami robią.
Dziękuję uprzejmie, proszę, może narzekać. Dzień dobry Państwu, Józef Kołosz, Samoobrona Wielkopolska. Jestem rolnikiem, jak i wielu w Wielkopolsce. Co mogę Państwu powiedzieć? Prostu przewodniczący dużo powiedział na ten temat, mój przedmówca również, ale nie dopowiedział jednego, że jeszcze język, mowa pod zaborami została. Jest dzisiaj. I to, co rządzący z nami robią, to powiedział o ekologii. Ja byłem w Brukseli 2 razy. To naszą kiełbaskę, to Brukselczycy, Belgowie i inni, to by z paznokciami, z palcami zjedli. A co, a nas się niszczy, imię, inne, świtki, klima, inne rzeczy, to nie są dla nas, my się z tym nie zgadzamy. Nasz program jest nasz, polski, nie obcy, nie unijny, nie brukselski. Jakiś komisja wenecka, inne, niczego kiedyś takiego, czegoś nie było. Kto z nas słyszał o tym? Nikt nie słyszał. A dzisiaj? Co oni myślą sobie, że co, że my jesteśmy, tak jak przewodniczący powiedział, nie mamy głosu? Mamy głos. To nie zasłanie palcami. Jesteśmy tu na 12 rocznicy śmierci Andrzeja Lepera. Jak Andrzej powiedział, mnie nie będzie, ale nasze idee, moje Andrzeja i nasze samorządy. Co? My tu po to tu jesteśmy. My to kupujemy i będziemy... Znokłeś. Myślę, że w tym roku Sejm i Senat również po nasze nazwiska, o nasze osoby się oprze. Będziemy również tam uczestniczyć. W imieniu rolników Wielkopolski, myślę całej Polski, bo problemy nie są tylko w Wielkopolsce. Dzisiaj się sprowadza 5, a może i więcej milionów ton zbóż, kukurydzy, miodu, innych rzeczy z Ukrainy. My im pomagamy, a oni co nam ostatnio pokazują? Obrażają się na nas. To jest nasze, na pewno nie my, tylko nasze władze, pomagać i pomagać. A oni tu, większe prawa za chwilę będą mieć my, jak my Polacy. Już mają. Dziękuję, ma Pani rację, mają już większe prawa. My do tego jako Samoobrona, jak tu stoimy i nie tylko, nie dopuścimy do tego. Nie pozwolimy, żeby było Polak, polska ziemia dla Polaka przede wszystkim, a nie dla Ukraińca czy innego. Oni tu są gośni, a oni się uważają, że oni są gospodarzami, a my nie wiadomo, kim tu jesteśmy. Także my jako rolnicy będziemy bronić swoich idei, swoich zasad, swojej tożsamości. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że Samoobrona to nie tylko jest partia, która wspiera rolników, to jest partia, która oczywiście wspiera wszystkie osoby, obywateli, Polaków, przede wszystkim tych, którzy są pieniężeni przez różne partie polityczne, przez różne instytucje państwowe. Ja jestem przedstawicielem akurat ojców i tutaj jedyna partia w tym kraju, odradzająca się Samoobrona, zajęła się sprawami dobra dziecka. Ciężko jest mówić, czy niestety jest to więcej pokrzywdzonych ojców, ale głównie w tym wszystkim są pokrzywdzone dzieci. I partia Samoobrona wyszła nam na cześć, jedyna partia, nie reformy ministra Ziobro, który zepsuł to sądownictwo, który obiecał wypalanie kasty gorącym żelazem, zapomniał o tym, albo ognia mu zabrakło, tylko Samoobrona. I jeżeli ktoś ma jakiś problem, może tak jak według zapewnień tutaj osób, które tworzą teraz tą nową Samoobronę, może zwrócić się właśnie do tej partii. My jesteśmy przykładem tego, że tylko w tej chwili Samoobrona podjęła się walki z terrorem w sądach. Z terrorem, z przekupstwem, z łapówkarstwem. I zaczynamy od sądu rejonowego dla Warszawy, Braki Południe, Warszawy. Dziękuję. Do sądu się ustosunkuję na sądu. Ja mam taki głęboki przykład. Sąd rodzinny w Lubartowie moją sprawę rozpoznaje 10 lat nad sierotami, moimi wnukami. 10 lat. Rozpoznaję. To jest sąd. W Radomiu są funkcjonariusze policji okradli przedsiębiorcę, ale ten sędzia sądził tego przedsiębiorcę, którego dziennikarze znaleźli w Lublinie z gołym tyłkiem wyrzuconego z agencji towarzyskiej. Czy to, co są, to jest wymiar sprawiedliwości? Powaga sądu. Ja Państwa prosiłem o krótkie, prosiłe wypowiedzi na temat. Chciałbym przypomnieć, bo ja nie wszystko mogłem zawrzeć w pierwszym wystąpieniu.
na pana, widzicie państwo, polityka to realizacja celów społecznych, to nie ja, to Arystoteles. Ale samoobrona to mocno przyjęła na swoje sztandary i według tego mocna się będzie poruszać. Przystępują do nas stowarzyszenia i związki zawodowe pielęgniarek, adwokatów, lekarzy, ojców krzywdzonych przez polskie sądy i Zbigniewa Ziobrę. Bo tak to trzeba nazwać, nie robią nic. Każda z polityk, jak państwo widzicie, leży. Ludzie umierają na SOR-a, kobiety umierają na oddziałach ginekologicznych. Dostać się do szpitala to jeden roller coaster. W szpitalnictwie panują feudalne warunki. Profesor, kierownik kliniki, ordynator to więcej niż Caribów. Tak dalej być nie może. Co zrobiono przez 8 lat ze spółdzielczością? Nic. Czy ludzie wynajmujący swoją własność mogą liczyć na pomoc państwa? Nie. Tak dalej być nie może. Takiego państwa nie możemy tolerować. Tym bardziej, że doszły mi wieści, że premier Mateusz Morawiecki jutro ma udać się w okolice Siedlec na festyn, który organizuje przestępca, który okradł polskich rolników na wiele milionów złotych przy skupie zboża. I nie przeszkadza to panu premierowi? Nie przeszkadza to naczelnikowi państwa? Niedawno razem z synem otrzymali karę. Mieli 3,5 roku więzienia, przenieśli sprawę po cichu do Lublina, tam dostali po 10 miesięcy. Mam prośbę, panie premierze, niech pan nie robi tego. Niech pan nie robi tego i nie jedzie do przestępcy na festyn sierpca. O to prosi pana samoobrona Rzeczpospolitej Polski. Dzień dobry, nazywam się Józef Budka. Jestem osobą znaną z walki z sądami, z prokuratorami. Jestem w artykule pod tytułem Oszuszy sądowe bagno, który w Polsce jest bardzo znany. Ale w tym miejscu dzisiaj należałoby zapytać, jak wyglądałaby demokracja, gdyby żył, gdyby był pomiędzy nami Andrzej Leper. Czy ta demokracja byłaby na takiej zasadzie jak obecnie, że prokuratura w rzeczywistości zamiast ścigać przestępców z urzędu, to z urzędu jest ich obrońcami. Prokuratorzy są w rzeczywistości obrońcami. Ja posiadam na to bardzo wiele dowodów. Natomiast bagno sądowe, o którym pisze reporter Gazety Polskiej, nie zostało osuszone. Artykuł pochodzi z 2016 roku i to jest dowód, że rządząca partia miała zamiar, nosiła się z zamiarem naprawienia sądownictwa. Nie można tego zrzucać na to, że Unia nam nie pozwala. Nieprawdą to jest. Unia nie ma nic do powiedzenia w zakresie reformy sądownictwa w tym kraju. Po prostu politykom tak to odpowiada, taka polityka, że sędziowie w tym kraju wyprawiają to, co im się podoba. Sędziowie zapewniają bezkarność prokuratorom, a prokuratorzy odwzajemniają im się tym, że nie ścigają sędziów. Jeden jest niezależny, drugi niezawisły i wyprawiają, co tylko im się podoba. Jeden jest niezależny od rozumu, a drugi jest niezawisły od rozumu. Szanowni państwo, tak dalej być nie może. Wszyscy zjednoczmy się przeciwko temu, co jest obecnie. Ja jestem osobą, która od 1976 roku walczyła o demokrację. Brałem udział w strajkach na Woli, w Warszawie na Woli. Posiadam dowody, że jestem opozycjonistą zasłużonym dla demokracji i w artykule pod tytułem Oszuszy sądowe bagno reporter mówi o tym. Mówi o tym, że ja jestem współczesnym Józefem K. Tak? Już kończę, dziękuję wszystkim. Szanowni państwo, kończąc uroczystość, kończąc nasze spotkanie, powiem tak. Pewien filozof Hobbes wymyślił hasło. Homo homini lupus. Człowiek człowiekowi wilkiem. Samoobrona zmienia to hasło. Przepraszamy Hobbesa, ale zmieniamy. Homo homini amicus est. Człowiek człowiekowi przyjacielem. Myślę, że społeczeństwo polskie powinno to hasło kupić i wprowadzać w życie. Dziękuję bardzo za zgromadzenie, dziękuję bardzo za spotkanie, za przybycie mimo takiej pogody. Samoobrona RP deklaruje współpracę ze wszystkimi siłami
patriotycznymi w naszej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. Spotkanie uważam za zakończone.